Dobra, dzień dobry. W trzeciej grze witam Państwa serdecznie. Na wstępie powiem to, co muszę powiedzieć, znaczy nie muszę, ale chcę przed każdą walką, czyli like, subskrypcja i pamiętajcie o kodzie rabatowym na SkatePro, jak będziecie coś zamawiać, to żebyście wpisali ten kod. Dziękuję bardzo. Do naszego sędziego, tego pojedynku. Do trzeciej gry dzisiaj? Tak, dokładnie, tutaj dziękuję. Ja sobie wezmę na chwilkę, dzięki. Właśnie mi to jest potrzebne w ogóle do sędziowania i do życia. No dobra, w tej grze zagra Ignacy Klamer i Bombel. Ja, tutaj jest Instagram. Ta gra myślę, że będzie ciekawa. Jest... Proszę Instagram. Tutaj dobra. Radical Habitat. Pięknie. AK Bombel. No i... AK, a tutaj jest mój. No i dobra, przypominam zasady. Chłopaki mają... Możesz nie pyskować? Dobra. Bo będzie sędziował następną twoją grę. No nie, przepraszam, ja już nigdy tak nie mam. Dobra, chłopaki mają dwie próby na każdą sztuczkę Ribeya oraz trzy próby przy ostatniej literce. Dobrze mówię? Więc tak. Dalej jeszcze powiem, gramy bez flatu, bez copingów. Bez bowla? Bez bowla, nie gryziemy się, nie kopiemy, nie wyzywamy kultura sędziego. Kultura osobista, tak? A on się w ogóle tak patrzy, by the way, spasł się w właśnie ogóle. Jak... Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak zaczęliśmy mówić o kulturze osobistej, to Ignacy przestał się patrzeć w kamerę. Przypadek? Ja nie wiem. Dobra. Ja zawsze jak widzę. I nie gnębisz Bombla, dlatego że jest mniejszy. No, Bombel ze względu na wzrost jest pod moim protektoratem, tak? Tak. Tak, no to chodź na solo, cwaniaku. Nie, sorry. Widzisz to? Widzisz to? Tutaj jest już pierwszy zarys. Tutaj po kuli. Wolę nie pokazywać, przepraszam, brzucha. Papierkami, chłopaki, lecimy. To niech wygra ten, który ma dzisiaj farta. Czyli jest lepszy. Powodzenia. Tutaj się liczy skill, nie fart. No i tak. Dobra. To ja zadaję barboarda w dół rurki. Nie z grubej rury od razu. Yeah, boy! Bombelek. No, jest. Zacznie. Ten jaki equipment, tutaj woda, tu, ice tea, ja już mam tu. Tutaj trzy smaki. O, dziękuję bardzo. Bezalkoholowe, żeby nie było. No dobra, Ignacy, chodź tu. Dawaj. Stary, to jest proste jak budowa cepa. A teraz pytanie, co to jest? A połowa twoich widzów nie wie, co to jest cep, więc... A ty wiesz? Wiem, czy to jest do młócenia, czy do koszenia? Nie, do walenia... Czy... Do młócenia, nie... Do uderzania w jakieś ziarno. No to jak się nazywa ta forma czynności? Młócenie, młocenie... Czyli dobrze wiem. Mówię, młócić. On ma strzelenie 6-0, on ci powinien powiedzieć, co to ja znaczy młócić. No, że się uderza, no i tyle, nie? Ale kogo? Na przykład moją żonę uderzyć, więc to już wykracza poza parach. Ale to też jest smucenie chyba. Dobra, nie. Dobra, bo nam czas. Zagłębiamy się tak daleko. Gdzie jest Ignacy? Ajajaj. Aj. Wejdź. Wcięło cię, kurde. No wcięło mnie to, no. Dobra, dawaj. Teraz ty zadaj. To ja zadam 50-50 do hard 180 na tej rurce. Wow. Backside? Wow. Za wolno. Ale zaszalał. Ale prawie zginąłeś. Dobra. To dawaj Bombel, zadajesz. To ja zadaję backlipa w dół tego murka. Piękna sprawa. Ale było. Ale pykło. Dawaj, Klamer! Chyba było. Było? No było, no. Takie... Nijakie, nie? Ja bym tutaj dał jeszcze jedną próbę. No, definitywnie myślę, że... Radosławie? Tak. Co tak? Jeszcze nie ma, no bo niby było. Był. Klamer, wow, nie wiedziałem, że takie rzeczy mówię. Zaliczałeś Radek, teraz na poważnie. Wyciągnąłem średnią z tych dwóch prób. Ile? Tak czy nie? Tak. Dobrze. Jest, zdałem, tak jak Majce. Mamy mundial. Ciekawe czy... Yourself. Ja zadaję na tamtym murku. Zadaję front fibble, hurricane, whip, fakey, odwika z half cup whipem. Okej.
Co powiesz o tym skakanym fejki? No, było tak, to tylko kwestia gustu, już bym bardziej powiedział. No dobra, masz zaliczone. No ja bym zaliczył. Do tilta. No ja się nie dziwię, że ty byś zaliczył, jak ty to robiłeś. Do tilta by cię nie przejęli, a? Do innej pływowej. Słuchajcie, to się marki. Nie liczy styl, liczy się to, że było, tak? To jest najważniejsze. Claudio Zertezi. Druga próba. Jare Libeja! Dobra. Dobra, dobra. Nie, bombelo. To ja zadaję. Ale masz kibicę. Szybciutko myśl. Board backflip whip. Nie, board backflip w dół. Oj, do whipa. Aj. O nie. Ja zadam front fibl, whip, front smith, 180 od wika downside tailing. Kurde, fajna wtuczka. Bombal. Czekaj, musisz się zastanowić. Okej, okay, to ja zadaję bara do frontboarda w dół tej rurki. I mamy to. Do front. Andrzej ma utalentowany chłopak. Poważnie, najbardziej utalentowany chłopak. Na rurce. Na rurce. Chciałbym jeszcze dodać, że wczoraj zmieniłem deck na nieco mniejszy, gdyż miałem poprzednio 5 cali, teraz jest 4,5, ale jest ok. Aha, dobrze. Dobra. Dobra, Ignacy, okay, decyzja? Ja nie robię i zadaję 50 do hard 180 jeszcze raz. Trzecia gra. Yeah! Boy! To on nie przeszedł? Bombel! Traf! Nie, to... I dawaj! Dawaj, bombel! What? Jeszcze raz w życiu! Yo! Szybkie New Learning, tu gra nie widzę. To ja zadaję front fibla do traka na tamtym murku, klatowym. To Jona w każdym razie, no. To, że on sobie puścił kierownicę. Może to było zamierzone, prawda? To było stylowa, wiesz, wiecie o co chodzi. Ty mu wodę nosisz, tak? Tak, tak, ja mu wodę nosisz. W sumie już pustą, ale trzymaj. Ale jest. Trzymaj. Chudź. Jest to jeden dla Bamba? Nie, yeah, Bambi. Dobra, tutaj będzie Ridu, nie? Raczej tak. No bym chciał, a nie mogę. Co mieli na to, ma jeszcze Ribeya? To ja biorę Ribeya. Okej. Okay. Aj, niestety Ignacy, kochanie. Zadaję heel dekadę. Dekada. Jo! Bomber dawaj, Juler, na fali! Dawaj, bomber! Zadaję front lipa na murku do whipa. Juler na ostatnio. Fibl, smith, double whip. Jo! Ajajaj. Czy. Zacięta walka. To ja zadaję bar front board whip na rurze w dół. Ja zadaję double whipa w taki mały bank tutaj. W ogóle double whip to jest jeden z takich trików, który pokonuje najlepszych riderów. Możesz umieć flare, salto, ale czasem double whip z latu cię pokona. Nie. Fejki. Albo fejki też, ale double whip to jest taki... Ej, umiesz double whipa? Z flatu?
częściej oni robią double heela niż double whipa, więc... Dobra. Bąbel. Yo! Zadaję bar, board, bar. Na ruce wow. W dół. Wow. Ostro, ale sztos. Cztery, cztery? Tak jest. Wow, robi się gorąco. No teraz jest ostro już. Jeszcze bardziej. Zadam bar twista z tego małego bęku tam. Okej. I ostatnia próba dla bombla. Bombel! Decydujące starcie. Przegrałem. Gratuluję. Ale zacięta walka. Dzięki. Gratuluję. Mega fajnie się grało. Jeszcze raz. Dobra. To się nagrywa? Tak. Dobra. W tej ostrej, zaciętej walce niestety, ale zwycięzca mógł być tylko jeden i został nim ja. Ignacy Klamer. Jest. A nagroda, tak zwana pocieszenia, ląduje w ręce bombla. Dzięki wielkie za grę jeszcze raz. Chłopaki się lubią, szanują. Nie wiem, czy to nie będzie jeden. Chcesz kogoś pozdrowić? Co? Bombla w komentarzach. Kochamy Bombelka, Bombelek Team. Chcesz kogoś pozdrowić? Dokładnie, Bombel Team. Pozdrawiam moją mamę i tatę, że pozwolili mi zostać na zawodach i jutro dojadę do nich pociągiem. Nie muszę iść do szkoły jutro. Jo. Się śmieję, przez płacz. Przez taki śmiech.